Siemaneczko, z tej strony Green. Przyszedłem wam dać poradnik do mojego bota, którego stworzyłem ekskluzywnie dla Giverki. W sensie dla serwera Giveria, dla graczy, którzy niekoniecznie chcą wydawać pieniążki na MMBota. Jest to oczywiście lekko gorszy bot. Natomiast ma tam podstawowe funkcje, naprawdę potrafi solidnie ułatwić grę, jeżeli takowa sprawia problem. To tak, jak widzicie, wkleiłem tutaj link do bota, do mojego dysku Google. On będzie się znajdował w opisie, ten link, będziecie sobie go mogli pobrać. Bot jest zupełnie darmowy, także to też jest na pewno plus. Pobieramy bota, mamy go na pulpicie i co dalej? Co dalej? Jest tutaj folder scripts, ale ten folder nas nie interesuje. Następnie mamy AutoHotKeya, którego w pierwszej kolejności instalujemy. Trzeba go zainstalować, żeby wszystkie skrypty mogły oczywiście działać. Jest to napisane głównie w AutoHotKeyu. Dalej. CordFinder, ten program zaraz sobie omówimy. Giveria bota, settingsy też. Redmi, pliczek tekstowy. Właściwie jeżeli oglądasz ten poradnik, to nie potrzebujesz nic z tego pliku, poza tym, że jak wywoływać Shifta, kontrola Alta, bądź jak też pisać hotkeye, jeżeli są one na F-ach. To wszystko. Jest też pliczek OpenMe. OpenMe to jest pliczek, w którym była ustawiona optymalizacja ekranu, ale on odchodzi do Lamusa. On nie jest w ogóle potrzebny. No, źle kliknąłem. Ten pliczek nie jest potrzebny, ponieważ właśnie przez CordFindera będziemy optymalizować sobie całego bota pod siebie. Także tak, co dalej? Jeżeli jest już zainstalowany AutoHotKey, możemy przejść do odpalenia klienta, zalogowania się oczywiście. Jesteśmy sobie tutaj w depozycie. I co dalej? Dalej możemy sobie odpalić bota lub nie. Musimy jeszcze ustalić CordFinder. Nie możemy jeszcze odpalić bota. CordFinder wyświetla nam się na środku takie brzydkie okienko z małym tutorialem, co trzeba zrobić, aby bot działał poprawnie. Także punkt pierwszy. Naciśnij na okienko TV, nacisnąłem, i użyj haste hotkey. Następnie kliknij jeden na twojej klawiaturze. Także F10, to jest u mnie utani tempo chór. Klikam, no i jedyneczka. Proszę bardzo, zrobione. Dwójeczka. Equip Energy Ring. Then click 2, czyli ubieramy Energy Ringa. Klikamy dwójeczkę. Trójeczka. Ściągnij Energy Ringa, kliknij 3. Ściągamy Energy Ringa, klikamy 3. I czwóreczka. Poczekaj kilka sekund i kliknij 4. No dobra, to możemy kliknąć 4. Okienko się kasuje, cały kreator, całe to narzędzie zostaje wyłączone. Możemy odpalić bota. Odpalamy sobie bota. I zanim jeszcze przejdziemy do tego creme de la creme, tego mięska, czekajcie, tylko sobie tutaj odłożę, to musimy jeszcze wejść w settingsy. W settingsy, bo tu jest rzecz ważna. Omówienia, jak widać, F-y są w klamrach, tak jak było w tym pliku Redmi. Co dalej? Nickname swojej postaci, musimy go wpisać, aby bot skoncentrował się na postaci, którą aktualnie gramy. Tutaj te wartości może ustawię na takie, żeby łatwo było pokazać, iż bot działa. Mana sobie też damy 99, to wszystko, żeby jak najszybciej nam się te wartości odpalały. Hotkeye sprawdzę, porównam. Hotkeye są w porządku. Także możemy zapisać ustawienia. I co? Przechodzimy do bocika, tyle że będę się musiał jakoś zranić, ale to pójdziemy na jakieś potworki. I tam sobie będziemy testować poszczególne skrypty.
A, te brunch kravlery ich będą. Dobra. Healspell. Eksuramy Diko, będzie nas leczyć. Mamy na 99%. Jeżeli sobie zejdę tutaj na dół, na przykład nie będzie leczyć, no bo mam 100%. Dalej Potion. To samo działa. No tutaj nawet widać, że trochę mi brakuje tego HP. Mana Potion. To wiadomo, też 99%. Energy Ring. Tutaj będę musiał wejść do góry na sekundkę. Dobra, założył. Jeżeli się wyleczę, zdejmie, zmieni na defaultowy ring, czyli teraz kolarka akurat. Haste. Jak działa Haste? Haste działa w ten sposób, że będzie po prostu utrzymywać nam stan przyspieszenia, natomiast kiedy wejdziemy do PZ-a, jak widać, nie będzie to działać. Jakiś mobek, który może paraliżuje, jeżeli takiego tutaj znajdę. A te Twisted Shapery wiem, że paraliżują. Po wyjściu z PZ-a automatycznie znowu nam użyje Tempo Hura. Tutaj może dostanę gdzieś właśnie Parala, żeby to pokazać. Tylko że muszą mnie sparaliżować, a chyba im się nie chce. O, jest paral. Spamuje. I w końcu uderza. Weszło akurat na cooldown. Musiał poczekać sekundkę, żeby użyć następnego. No ale w ten sposób to mniej więcej działa. Necklace Hold. Ring Hold. Wiadomo. Będzie trzymać nam amulet niezależnie od tego, jaki sobie wrzucimy na hotkey, czyli na przykład tutaj sobie damy teraz SSA, tutaj sobie damy Might Ringa, zdejmijmy to, bardzo proszę, zakłada i trzyma nam ringa. Dalej, support spele, tutaj sobie je definiujemy hotkeyami w tych trzech tutaj punktach. Są to spele typu Utamowita, jakieś właśnie Utani Hury, Utana Widy. Można sobie tutaj fooda dać, żeby jadł nam grzybki czy coś. Tutaj mamy jeszcze jeden punkt odnośnie delayu na spelach, czyli co jaki czas będzie nam używał pewnego spela. Czyli na przykład teraz w tym momencie jest to pierwszy hotkey, odczeka 3,5 sekundy, drugi hotkey 3,5 sekundy, trzeci hotkey 3,5 sekundy i znowu pierwszy. Dobra. Także tu już mamy jasność i jakby klarowność odnośnie tego pliku. Support spele jeszcze warto tutaj może odpalić. No ja mam tutaj akurat Utevo Gran Lux, Utito Tempo i Utani Tempo Hura. I on tak co 3,5 sekundy będzie wymieniał sobie te spele. I z funkcji tego bota to wszystko, z konfiguracji to wszystko. Także no jest tutaj wszystko już opisane w tym poradniku. Raczej jeżeli będą występować jakieś problemy, jedyny problem jaki może wystąpić, to nie wczyta wam przy Court Finderze obrazków, ale też wątpię, bo są one dobrze wycięte, także jeżeli będą jakieś problemy, to można do mnie pisać w grze albo na Discordzie. Jestem na Discordzie od Kiveri, można tam mnie znaleźć. No i zapraszam do kontaktu, zapraszam do używania bota. Ja się czule z wami żegnam i mam nadzieję, że wam to pomoże. Także hejos i do następnego filmiku, do następnego poradnika, czy co tam będę dla was miał. Hej!